marzeniach. Tak? Będziemy mieć poezję o marzeniach. Przypominam sobie, moi drodzy, bo ja w ogóle pochodzę z Dolnego Śląska. Ja urodziłem się we Wschowie, mieszkałem w Głogowie ponad 40 lat. Od prawie 4 lat, dobrze mówię, bo ja kiepsko mam z liczeniem, mieszkam w Krakowie. I pamiętam, jak kiedyś gościnnie przyjechałem, to była impreza Poezji i Herezje w Krakowie, usiadłem na tej imprezie, wziąłem mój tomik i miałem czytać. I teraz jak spojrzałem na ciebie i twoją rękę, to mi się przypomniały te Poezje i Herezje. I sobie, nawet mam to na wideo, wyleciał mi tomik z rąk, tak mi się ręce trzęsły. Zresztą często mi się trzęsą, jak występuję publicznie. To tak jest, wiesz. Chcesz podkładkę, bo może z podkładką będzie się mniej trzęsło. Ja tutaj nauczony tym... Jak to próbuję... dobrze, że ktoś mnie rozumie. Ja próbuję zawsze. Ale powiem jeszcze, zanim zacznę, bo chciałam właśnie o tym powiedzieć, że mimo to, że występuję publicznie, że występowałam w Spodku Katowickim podczas naszego aoskiego święta. Ale to wtedy z ramienia trzeźwiejącego alkoholika, tak? Tak, ale wiecie, jakie to jest miejsce. Spodek było naprawdę na... tysiące. Nie pamiętam, ile było wtedy na widowni, więc miałam przygotowany stolik, usiadłam, tu było wszystko w porządku, do pasa było ok, ale trzęsły mi się tak strasznie nogi, że bałam się, że w pewnym momencie ten stolik przewrócę. I tak jest za każdym razem. To są po prostu moje emocje i dopóki o tym nie powiem, że się denerwuję, to one nie miną. Po prostu tak mam. Ale no, dziękuję, że to no widzisz właśnie, ale i że to rozumiesz. Ja to znam, ja tak samo mam. U mnie bywa jeszcze tak, że jak się zorientuję, że się zaczynam denerwować, denerwuję się jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej mi ręce trzęsą. Kiedyś czytaliśmy wspólnie coś z Magdą, ja trzymałem swój tekst, Magda trzymała swój tekst i mieliśmy czytać naprzemiennie, to położyłem ten tekst i czytałem od Magdy, bo tak mi się ręce trzęsą. Dlatego wolę